Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne pierogi z mięsem z rosołu. Łatwe i proste danie, które zawsze wszystkim smakuje. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą ugotowane mięso, warzywa, cebula, czosnek, pieczarki, keczup, masło, mąka, tymianek, natka pietruszki, olej do smażenia, pieprz i sól. Zaczynamy od ugotowania mięsa. Można w tym celu ugotować na przykład uda z kurczaka z warzywami lub wykorzystać dowolne mięso z rosołu. Mięso z warzywami zalewamy zimną wodą i gotujemy około 1,5 godziny do miękkości mięsa. W tym czasie można przygotować pozostałe składniki. Jedną dużą cebulę lub dwie małe kroimy w kostkę. Cebula powinna być dosyć drobno pokrojona. Następnie pieczarki. Kilka pieczarek, około 20-30 deko, ścieramy na tarce lub kroimy w drobną kosteczkę. Patelnię rozgrzewamy, wlewamy odrobinę oleju i na rozgrzany tłuszcz wykładamy pokrojoną cebulę. Dodajemy starte pieczarki. Wsypujemy łyżeczkę tymianku i pieczarki z cebulą podsmażamy do momentu, aż cebula będzie miękka. Jeśli na patelni pojawi się płyn, nie trzeba go odparowywać. Można później dodać do farszu. Na koniec wsypujemy sól i pieprz do smaku. Całość mieszamy i zostawiamy do przestudzenia. Do blendera przekładamy ugotowane warzywa i kawałki mięsa. Można dodać jedną lub dwie marchewki średniej wielkości, pietruszkę, seler, według uznania. Dodatkowo wlewamy jeszcze pół szklanki bulionu, w którym gotowało się mięso. Dodajemy jedną lub dwie łyżki keczupu pikantnego, dwa ząbki czosnku i wszystko razem dokładnie miksujemy lub mielimy. W miarę potrzeby, jeśli farsz będzie zbyt gęsty, bulionu można dolać trochę więcej, ale bulion najlepiej dodawać stopniowo, aby farsz nie był zbyt rzadki. Zmielone mięso przekładamy do miski, dodajemy podsmażone pieczarki z cebulą i wszystko razem dokładnie mieszamy. Farsz oczywiście należy jeszcze spróbować, czy nic nie brakuje i ewentualnie dodatkowo doprawić do smaku. Na koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Całość dokładnie mieszamy i farsz jest gotowy. A teraz przygotowujemy ciasto na pierogi. Do misy przesiewamy 2,5 szklanki mąki. Wsypujemy łyżeczkę soli. Wlewamy jedną szklankę wrzącej wody. Dodajemy około 40 g masła pokrojonego w kostkę.
i całość dokładnie mieszamy. I gdy mąka trochę przestygnie, ale jest jeszcze ciepła, zaczynamy wyrabiać ciasto. Ciasto wyrabiamy energicznie i stopniowo zbieramy całą mąkę w ciasto. Ja zazwyczaj wyrabiam to ciasto od 5 do 8 minut, do uzyskania idealnie gładkiego ciasta. Gotowe, miękkie i nieprzywierające do rąk ciasto odkładamy na 15 minut, aby odpoczęło. Ciasto powinno być przykryte, aby nie obsychało. Najlepiej sprawdza się folia. Po tym czasie, aby łatwo się wałkowało, odcinamy 1/3 część ciasta. I ciasto rozwałkowujemy na cienki placek, co jakiś czas przewracając go na drugą stronę. Gdy ciasto jest już odpowiednio cienkie, możemy wykrawać kółka i lepić pierogi. Do lepienia zazwyczaj używam foremki do pierogów. Jednak nie każda foremka się sprawdza. Polecam dokładnie taką, jakiej ja używam. Jedną stroną wykrawamy z ciasta kółka, i wykrojone kółko kładziemy na wierzch foremki. Przed położeniem na foremkę ciasto można nieco porozciągać, aby się nie kurczyło. Środek wypełniamy sporą ilością farszu i farsz lekko ugniatamy w foremce. Foremkę składamy, dociskamy i pieróg gotowy. Tym sposobem pierogi przygotowuje się bardzo szybko i sprawnie. I tak po kolei wykrawamy i lepimy wszystkie pierogi. Pierogi według tego przepisu przygotowuję już od wielu lat. Zawsze się udają i moim zdaniem jest to najlepszy przepis na pierogi. Ciasto po ugotowaniu jest mięciutkie i nigdy nie pęka podczas gotowania. Pierogi z mięsem czasami przygotowuję w formie kołdunów. Wielkość oczywiście dowolna. Pierogi wówczas lekko rozciągamy i brzegi zlepiamy ze sobą. Tak jak pokazuję na filmie. Kołduny, tak samo jak pierogi, gotujemy w osolonej wodzie lub na przykład w rosole. Pierogi wrzucamy na wrzątek i gotujemy około 2-3 minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Zarówno pierogi, jak i kołduny można zamrażać. W tym celu układamy je pojedynczo na tacy lub na plastikowej pokrywce wyłożonej folią spożywczą, a po zamrożeniu pierogi przekładamy do woreczka. W ten sposób pierogi się nie sklejają. I kiedy mamy na nie ochotę, wrzucamy na osolony wrzątek. A kołduny można ugotować w rosole zamiast makaronu. Gotowe pierogi podajemy na gorąco z podsmażoną cebulką lub inną okrasą. Polecam gorąco. Pierogi z mięsem są po prostu przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!